No nie bez takiej pogłębionej dyskusji, ale jednak absolutarium udało się panu dzisiaj uzyskać, a więc rozumiem, że w pewnym sensie jest troszeczkę pan szczęśliwy. Ja myślę, że dyskusja była dosyć mocna i zawzięta, choć nie była związana z absolutorium, bo chcę przypomnieć, że absolutorium to jest wykonanie budżetu w stosunku do planu, a nie sytuacja w pomocy społecznej, w edukacji czy w szpitalu, jakaś konkretna. No niektórym radnym z opozycji się pomyliło i przy okazji absolutorium dyskutują na tematy niezwiązane z absolutorium, ale to jest norma i co tu dyskutować z nimi, jeżeli nic nie jest w stanie zmienić ich decyzji, żadna dyskusja czy wyjaśnienia z mojej strony, czy by były prawidłowe, czy nieprawidłowe, niczego by nie zmieniły. Także z absolutorium oczywiście jestem zadowolony, bo jest to podsumowanie mojej całorocznej pracy no i ludzi. Dodajmy, że tutaj nadwyżka pojawiła się. No tak, ale to w budżetach tak raz nadwyżka, raz jest deficyt, to jest różnie. Ja tu z tą nadwyżką to się specjalnie nie cieszę, bo część inwestycji nie została zrealizowana, stąd nadwyżka, więc to ma sam swoje inne sprawy. Ja dziękuję radnym, którzy udzielili mi absolutorium. Rzeczywiście będę jeszcze bardziej pracował na rzecz miasta. Tutaj była dyskusja odnośnie szpitala. Wspominał pan, że zostanie powołany jakiś specjalny organ, który będzie tą sprawę monitorował. No nie organ, to Regionalna Izba Obrachunkowa sugerowała, żeby dokonać kompleksowej kontroli szpitala, tylko ustawa o lecznictwie, my musimy patrzeć, jakie są przepisy. Ustawa o lecznictwie mówi, że można gospodarką mienia, dobrze, możemy. Można środkami publicznymi szpitalu, możemy. Można finansowymi, możemy. Ale jak ocenić usługi, które szpital świadczy na rzecz mieszkańców, w jaki sposób? By trzeba tych wszystkich po prostu jakieś ankiety zrobić. To nie jest taka prosta sprawa kontrola, ale ja wykonam, że tak powiem, sugestię, bo to była sugestia Riory i będą ode mnie dwie osoby skierowane, czyli z Urzędu Miasta, od finansów i od nadzoru właścicielskiego i dwóch radnych. Natomiast z całą pewnością ta komisja powinna się posługiwać biegłymi, czyli osobami, które w tym fachu doskonale się znają, jeżeli chodzi o kontrolę. Ale ja chcę przypomnieć, że w szpitalu były już różne kontrole. NIK ostatnio kontrolował w tym roku. W tym roku był chyba 2-3 miesiące, NIK w szpitalu kontrolował, potem była kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, kontrole urzędów skarbowych. No są różne kontrole i tu kontrola kolejna no niczego nie zmieni, ale skoro Rada chce, to proszę bardzo, będzie. Usługi medyczne to drogi interes, ale dodajmy, że gmina ma obowiązek, niezależnie od sytuacji, zawsze finansować tą gospodarkę medyczną w zakresie tutaj w regionie, powiedzmy, czyli miasto jest i tak jakby nie było. To nie jest obowiązek. Ustawa mówi o możliwości pokrycia zobowiązań, przez samorząd, czyli przez organ założycielski, a nie przez obowiązek. Ustawa również mówi, że w takim przypadku można by utworzyć spółkę prawa handlowego, ale to nic nie zmieni, bo i tak tworząc spółkę prawa handlowego trzeba pokryć zobowiązania, więc prawnicze wywody są takie, że no nie ma przymusu tworzenia spółki prawa handlowego. Skoro nie ma, to ja jej nie zrobię. Komisja rewizyjna rekomendowała przyjęcie tego budżetu. Tak, komisja rewizyjna podczas swoich prac wypracowała opinię o tym, żeby prezydentowi udzielić absolutorium, natomiast podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa wnosiła zastrzeżenia i zaniepokojenie dotyczące sytuacji finansowej szpitala, która może w przyszłości i zapewne będzie rzutowała na finanse publiczne naszego miasta, a co za tym idzie na inwestycje, które mają być poczynione w perspektywie unijnej 2014-2020. Tylko ta sytuacja szpitalna tutaj była przez radnych podejmowana, czy były też inne jakieś zagrożenia, jakieś inne punkty, które mogą być jakimś ogniem zapalnym, jak pan to mówi, że to w przyszłości może rzutować? Czy tylko ten szpital, czy na tym się tylko skupiano? To znaczy tak, przede wszystkim się na szpitalu skupiano, tak, bo jeżeli otrzymujemy przed Komisją Rewizyjną informację Regionalnej Izby Obrachunkowej, że zadłużenie szpitala wynosi na koniec roku 433 miliony, a na koniec września wynosiło 393 miliony, no to przez ostatni kwartał to zadłużenie wzrosło o 40 milionów, tak? 40 milionów to jest bardzo dużo, no w tak krótkim okresie czasu, nie wiem dokładnie, czym to jest spowodowane, bo nie mamy takich wyliczeń, niemniej to powoduje to, że są obawy odnośnie przyszłości miasta. Będzie tutaj taki zespół, który zbada finanse szpitala, dwie osoby, deleguje prezydent, dwie rada miasta. Orientuje się pan, kto wejdzie na przykład w skład tej, nie wiem jak to nazwać, komisji, zespołu kontrolnego?
To znaczy, rekomendowanego przez właśnie tutaj, tak rozumiem, przez prezydenta. Tak, bo takie były wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby do 15 września przeprowadzała, została kontrola i zostały wypracowane wnioski odnośnie dalszej kondycji naszego szpitala. Natomiast kto wejdzie w ten skład, nie wiem, dzisiaj się dowiedziałem po prostu o tym, że taki zespół będzie. Rozumiem, że to chyba powinny być osoby z komisji rewizyjnej, czyli zajmujące się tym, że tak powiem, problemem. To znaczy ja powiem tak, nie wiem czy do końca z komisji rewizyjnej, bo przede wszystkim powinni to być finansiści, tak? No ja się takim nie czuję i trudno mi by było powiedzmy pewne rzeczy wyszukać, znaleźć. Powiedzmy, jeżeli by takowe były nieprawidłowości, natomiast uważam, że na pewno w takiej komisji powinien być radny Maciej Glamowski, który tą tematykę doskonale... Rozumiem, że z jednej strony, że tak powiem, sali, teraz z drugiej też jakaś osoba, bo rozumiem, że będzie jakiś taki, no nazwijmy to parytet. No, tutaj pozycja koalicji. Na sesji przed chwilą, przed przerwą udzielał się kolega Andrzej Radny Wiśniewski i myślę, że dobrze by było, bo on jest żywnie zainteresowany tą sytuacją szpitala. Drąży temat, żeby on w takim zespole także był. Wspominał pan tutaj odnośnie udzielenia absolutorium, też sytuacji szpitalnej, że no, jakby powiedzieć, na nieścisłości pan tu złapał wyjaśnienie dyrektora szpitala. Nie, myślę. No tu się nakłada kilka rzeczy. No dzisiaj rozmawiamy o wykonaniu budżetu z 2014 roku i o sytuacji finansowej miasta. Natomiast o szpitalu mówimy przy okazji, ponieważ się okazuje, że dzisiaj szpital urósł do zasadniczego problemu. No i o co mi chodzi? Chodzi o to, że właściwie dzisiaj wszyscy udają zdziwionych, tak jakby to się wydarzyło, coś tu, jakaś katastrofa z dnia na dzień. No dzisiaj cała dyskusja odnośnie absolutorium właściwie, można powiedzieć, kręciła się w cudzysłowie no, odnośnie tej sytuacji szpitala. No właśnie, nie dotyczyła budżetu, wykonania budżetu za rok zeszły, gdzie jedyna obecność szpitala w budżecie to była transza 7 800 000 zł, którą od roku 2011 wydatkujemy na pierwsze wyposażenie, bo przypomnijmy, miasto zobowiązało się do wpłaty dla szpitala przez kolejnych 5 lat kwotę 46 milionów złotych i właściwie na tym dyskusja powinna się zakończyć. No bo generalnie budżet został, że tak powiem, wykonany i przyjęty. Budżet został wykonany i przyjęty, zakończony. Myślę, że to był naprawdę jeden z lepszych budżetów ostatnich lat. Orientuje się pan może, kto będzie w tej komisji, która ma kontrolować, przeanalizować sytuację szpitala, bo dwie osoby będą od prezydenta, to prezydent zapowiedział, że to będą osoby związane typowo z finansami, a z grona radnych, no bo chyba rozumiem, że będzie jakiś parytet, tak? Zapewne ktoś ze strony opozycji, ktoś koalicji. Tak, 4 osoby w komisji, 2 przedstawicieli prezydenta, klub radnych Platformy będzie desygnował pana Macieja Glamowskiego jako eksperta w dziedzinie finansów, natomiast też liczymy na osobę bardzo merytoryczną ze strony opozycji z niedoszłego klubu PiS Ruch dla Gruziąca. Czy tutaj w trakcie dyskusji prac nad tym właśnie absolutorium, nad przyjęciem absolutorium, nad samym budżetem, czy tylko ta sprawa szpitala taką dużą kontrowersję powoduje, czy jakieś inne ewentualne problemy może, bo tak jakbyśmy mieli tylko jeden problem, szpital. Coś na plus, coś na minus, może w innych tutaj dziedzinach. Znaczy to jest dowód na to, że ten budżet był naprawdę dobrze wykonany, że inwestycje były kluczowe. Tam większość inwestycji była finansowana ze środków unijnych. Na 125 milionów wydatków majątkowych przeważająca większość to były wydatki na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych lub z dotacji celowych z budżetu państwa. Więc tutaj naprawdę nie było czego się doczepić. Ale też rozumiem zaniepokojenie radnych opozycji. Sami jesteśmy zaniepokojeni sytuacją finansową szpitala. Ustawa nie nakazuje na pokrycie straty, natomiast daje taką możliwość, daje taką opcję. Jednostka, jaką jest szpital, jest zobowiązana pokryć stratę we własnym zakresie, ewentualnie w przypadku narastania takiej straty, a przypomnę, że rok 2014 to był pierwszy rok ze stratą, właśnie 29 milionów, ponieważ wcześniejsze lata były na plusie po odjęciu amortyzacji, więc też rozumiem zaniepokojenie, sam jestem zaniepokojony, zobaczymy jak sytuacja się będzie rozwijała, dlatego bardzo też naciskamy na prezydenta, żeby z kolei jego naciski zarówno na marszałka, na władze centralne, które są też z Platformy oraz na
na NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby zwiększył kontraktację, żeby te środki jak największej ilości wpływały do szpitala właśnie, żeby, po to, żeby móc zneutralizować negatywny wynik finansowy. Pan był po rozmowie tutaj niedawnej z dyrektorem szpitala. W jaki sposób on widzi wyjście z tej sytuacji? Czy dyrektor... Jakieś konkretne rozwiązania, ewentualnie zapewnienia skierował w stosunku do pana, no i do całej tutaj rady? Znaczy mamy to szczęście, że dyrektor szpitala jest jednocześnie radnym sejmiku województwa, więc dojścia do pana marszałka ma troszeczkę lepsze niż radny Rady Miejskiej, natomiast... Ma... Przewodniczący chyba Komisji do Zdrowia, mi się wydaje, w sejmiku. Tak, jest też szefem w ogóle całego sejmiku, natomiast sam ma zapewnienia z pana marszałka, że wszelkie środki, jakie zostają po rozliczeniu teraz wszystkich inwestycji finansowanych z RPO właśnie na lata 2007-2013, zostaną właśnie przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków na... Czyli będzie pomoc, tak powiem, z województwa, tak? Będzie na pewno pomoc z województwa, mam nadzieję, że będzie też pomoc ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.